Witam Państwa serdecznie, no i doczekaliśmy się. 11 urodziny World of Tanks oczywiście obfitują w prezenty, a to właśnie jest kolejny z nich. Czyli dostaliśmy kolejnego lolka T-34 mod 1941. Tak, to jest pojazd historyczny. On istnieje pod tą nazwą i też istnieje pod nazwą, jak tu widzicie, T-34. Z, czyli with L11, chodzi oczywiście o działo. Czwarty tier, meda pojazdu premium. Tak on wygląda z zewnątrz, zanim oczywiście pokażemy go w garażu i rozegramy sobie świeżutko trzy losowe bitewki, omówimy sobie pancerz tego pojazdu. Mianowicie, spód spodów 45 mm, pamiętajmy o tym, że jest to czwarty tier, belka łącząca 85 mm, no i górna skośna płyta 45 mm, miejsce karabinu maszynowego oczywiście nie jest weak spotem, również 45 mm, no i tutaj mam jakieś wizjery, które mogą łapać za zero, bok pojazdu 40 mm, dół pojazdu, spód tak 45 mm, a gąsienica i kółka liczone są jako 20 mm pancerz warstwowy. Jeżeli chodzi o parkowanie pocisków artyleryjskich, to mamy tutaj z góry 20 mm, a na wieży mamy 15 mm. Tył pojazdu 40 mm, aż od góry po sam dół. Jeżeli chodzi o wieżyczkę, policzki 45 mm, dół 45 mm, jarzmo oczywiście opiewające w pancerze warstwowe 45 plus 20, na bokach 45 plus 45, myślę, że spokojnie będzie chwytał za zero i cała wieżyczka absolutnie jednolita 45 mm. Żadnych garnuszków nie uświadczono. Tak właśnie wygląda ten lolek, a Państwa oczywiście standardowo zapraszam do garażu, aby pokazać tego Brytana. No cóż, pojazd raczej wyczekiwany, jak widzicie tutaj już mamy zupełnie inną nazwę, T-34 1941, tak jak mówiłem, mod 1941, tak istnieje jego pełna nazwa. Zobaczymy, co w ogóle tutaj napisali o tym pojeździe. I kolejny raz znowu zmiana nazwy. Czołg średni T-34 z L-11 został zaprojektowany w fabryce numer 183 w Charkowie pod nadzorem Michaila Koszkina. Pojazd uwzględniał optymalnie połączenie charakterystyk bojowych, siły ognia, ochrony i dynamiki. T-34 miał działo L-11, kaliber 76 mm, z lat 1938-39, pancerz odporny na pociski i dobrą mobilność. Połączenie jego charakterystyk bojowych dawało mu przewagę nad wszystkimi podobnymi czołgami innych krajów we wczesnych etapach II wojny światowej. Później T-34 miał przemożny wpływ na rozwój radzieckiej i ogólnoświatowej konstrukcji czołgów. Pojazd absolutnie historyczny, popatrzcie, jakieś pakuneczki. Na uwagę oczywiście zasługuje to, że jak już pewnie wiecie, nie można absolutnie zmienić tutaj wyglądu tego pojazdu, ale pojazd, tutaj jakiś trójkącik na górze, ale pojazd oczywiście ma uwzględnienie tak, jakby to kamo posiadał, czyli lodzio-miodzio szeregowy, fajnie, fajnie, tak to wygląda, pakuneczki, popatrzcie, można by powiedzieć, że to taki permanentny styl 3D, no wygląda naprawdę ładnie zrobione te deseczki. Nic dodać, nic ująć. Tu elementy gąsienic. No ładny model, nie powiem. Naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo wykonany. Mimo też taki obły. To rzeczywiście bardzo przyjemny. Podoba mi się. Absolutnie podoba mi się ten wygląd. Co dalej? Dla niektórych pewnie dawca kredytów. Możemy go sprzedać, ja już to zaraz pokażę, możemy go sprzedać za 277, właściwie 240, 270, bo tu już mam pociski kupione, także 240 tysięcy kredytów ten pojazd kosztuje. No i co, miejsce w garażu, załoga wyszkolona 100%. My oczywiście pojedziemy sobie tutaj na załodze z 430U, a radio operatora oczywiście wziąłem sobie z łozy, mam takiego tutaj na piątym pereczku, czyli dowódca, kierowca, mechanik, radiooperator i ładowniczy. Przejdźmy sobie do parametrów tego lolka.
Mamy tutaj gąsieniczki 37 prędkość obrotu. Ok. Silniczek 500 koni, 15% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu. Mamy tutaj zasięg 440 metrów. Mamy tutaj wieżyczkę 40 prędkość obrotu. Niestety tylko 320 metrów zasięgu widzenia. No i działko, które zadaje średnie uszkodzenia 110, na HEK-u nawet 164, a penetracja to 68 na zwykłym, amunicja premium 98 i HEK-i 38. Ładowanie działa 7 sekund, szybkostrzelność 8,57, naboja na minutę, średnie uszkodzenia na minutę to nasz DPM 943. Natomiast dwa parametry ostatnie, no to jest po prostu masakra. 0,51 celność na 100 metrów i 2,9 zawężanie, czas celowania na tym dziale, no po prostu wieczność. Tak wyglądają suche dane. No a teraz przeczytamy sobie, co jeszcze. Mamy 560 punktów wytrzymałości, mobilność 18,48 mocy na tonę, co daje nam 54 do przodu, 20 do tyłu. Dzięki załodze 42,48 prędkość obrotu wyśmienicie. Kamuflaż super, 32,23 stacjonalnego. To jest kamuflaż Lighta 8 tieru, także będzie można się tym przyczaić. No i dzięki tutaj wentylacja, powłoka reflekcyjna i oczywiście ulepszony system naprowadzania, tak sobie dałem te trzy moduły, będziemy mieli 389 metrów zasięgu widzenia dzięki tej załodze i tym modułom. No i mamy tragiczne opuszczanie działa minus 5 plus 25 i czas celowania nam się zredukował do 2,53, a rozrzut na 100 metrów 0,49. Nasz DPM zaś wzrósł do 1020. 8. Dobrze, nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz tutaj obkręcić ten pojazd. Tak, tak, tak to wygląda. A jeszcze jak na takiego lolka ja jestem ciekaw, bo jestem, ile kosztują pociski. Czyli zwykły kosztuje 44, premium też jest przeciwpancerny i kosztuje 2000, a HE, których ja będę wioził 5, ma 56. Słuchajcie, jest czwartek 12, także pierwszy dzień rozpoczęcia tak naprawdę imprezowania 11 urodzin World of Tanks i na pewno myślę, że pełno ich będzie jeździło, dlatego myślę, że długo nie będziemy czekać na bitewkę na lolkach, bo myślę, że każdy będzie chciał sobie chociaż raz stestować. Ja akurat przyjechałem z pracy, jak zawsze, i mogę od razu 8, 9, no miejmy nadzieję, że to szybko pójdzie, że nie będziemy tragicznie czekać. Wiadomo, na tak niskich tierach w przeciągu tygodnia, no to można naprawdę długo czekać na bitewkę. Na weekend powinno być dużo, dużo szybciej, ale myślę, że do weekendu dużo z Was sprzeda po prostu ten tank na kredyty, załogę gdzieś sobie wrzuci i zostawi sobie miejsce w garażu. No taki jest przeważnie los takich lolków. Tym bardziej, że działo, parametry działa, ta celność z tym zawężaniem 2,9, no może troszeczkę odstraszać. Także zobaczymy, jak to będzie. Oj, oj, oj. Czyżby ludzie nie kwapili się na przejazdówkę tym pojazdem? Nieładnie, nieładnie. I pyk, jesteśmy. I to preferencyjne. Popatrzcie, ile nas jest po jednej i po drugiej stronie. Dobrze, dobrze. O, mamy te deczki takie. Takie takowe. Myślałem nawet, żeby założyć tutaj turbosprężarkę. No, ładnie wygląda. Absolutnie tego mu bardzo mi się podoba. Bardzo taki, no taki jak żywy. O, nic dodać, nic ująć. Jak żywy. Świetnie, świetnie wygląda. Dobrze, dobrze, widzę, że jeździ. No, może turbina by mu tam lepiej zrobiła. Zobaczcie, na kółko, tak jakby jeździł na trolu.
Ale słuchajcie, 110 uszkodzeń. Popatrzcie, no trochę trzeba czekać, zanim to skupi. Nic się raczej nie pojawił w okienku. Na górze jest. Aha, czyli widzę, spokojnie przebijamy sobie te 27. Tamten telek wiem, że jeszcze jest. No właśnie. Trzeba bliżej podjechać. Aj. Prawie. No to już nie będzie prześwitu. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. No. To by było okej. Okay. Ten tetek niestety z tej wysokości może nas spokojnie tutaj. Misiek, 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 opanuj się. Aha, mamy PZ-kę w bazie. Okej, trzeba wracać na bazę. Tymczasem bojem lasem. No, obrażenia ma kosmiczne. Misiaczek. Wiecie co? Można by wyciągnąć mu tą optykę, no ale wtedy by był tak ślepy. Wiecie co? No, trzeba się przyzwyczaić do tego reloadu. 6,4 na lolku, no ale 110 uszkodzeń jest, słuchajcie. Tutaj taki Tokyo Drift. No rzeczywiście, side scrapik. Idealnie, popatrzcie.
45 i nie do ruszenia, misiek. Teraz dopiero. Ojojojojoj, ale są problemy. Są problemy z trafieniem. No, słuchajcie, ma potencjał. Absolutnie ma potencjał, bez mydła. No, oczywiście był tutaj rzucony na topkę. Myślę, że z taką szóstką jakby się spotkał, no to... To nie. To nie życzę mu. No ale póki co korzystajmy z tego, że można nim coś tam... Fuu, pierwsza klasa, panie, się dzieje, słuchajcie. Jednak takim lolkiem to można coś tam poszarpać z taką zogą. Słuchajcie, drugi wynik, ten jak na kroju, Matko Boska. Cześć, Stachowska, drugi wynik, słuchajcie. Mamy 979 punktów uszkodzeń, 730 odbitych, 2 wykryte pojazdy, 1 frak, 185 za naszą pomocą i... Minus tych 50 tysięcy zarobilibyśmy naszym lolkiem 33 981 kredycików kaching. Zastanawiam się, czy to tego nie wywalić. Nie załyczyć mu jakieś turbinki. No ale może tak być, że braknie tutaj tego jakiegokolwiek zasięgu widzenia. Tym bardziej, że Kamo ma spoko. Także jak będzie sytuacja, gdzieś tam przyczajony tygrys, ukryty smok, gdzieś uda mu się zająć jakąś pozycję, wjechać, no to już może sobie niestety nie wyspotować. Oczywiście druga strona medalu jest to, że przypuszczalnie nie trafi, no ale Anusza widelec. Wiecie jak to jest, wod jest nieprzewidywalny. Znowu tutaj maszyna losująca. Czy będzie nam sprzyjała, czy znowu będziemy ponad minutę czekali. Ja myślę, że każdy chociaż jedną bitewkę sobie rozegra dzisiaj takim Lolesławem. Zanim go tam upłynni. Ja powiem wam szczerze, no fajna zabawka kolekcjonerska, świetny z faktów historycznych, tak? Ale tak między Bogiem a prawdą, żeby trzymać coś takiego w garażu, no to lepiej założyć tą załogę, sprzedać go i mieć kredki, tak? Wiem, że wielu narzeka na kredyty. No takie życie. Znowu ponad minuta, okej. Okay. Tym razem piąte tier. O, well, well, well. Słuchajcie, on tutaj oczywiście dysponuje 98 penetracji. 700, a tutaj 612. Aha, 612, czyli tak jak ten leci. Okej. No i mamy Excelsiora po drugiej stronie. A Excelsior ma bardzo podobną sytuację z brakiem penetracji, tak? Za to właśnie Excelsior bardzo często ma preferencyjny matchmaking. W drużynie przeciwnej chodzi o angielski, tutaj angielskiego ciężara. Setka pancerza dookoła, czy tam 101. I tylko w jednym miejscu weak spot. No i właśnie, tu może mi się przydać taka optyka. Bo jak już tam dojadę... Ale ładnie wygląda, naprawdę. Naprawdę zawodowo im się to udało. Toczka w toczkę. Gdyby było więcej możliwości, to naprawdę wsadziłbym mu tutaj do skupiania tego działa. No dobrze. I teraz... Kompletnie. Ej! Jak on mnie tu przebił? Jest chociaż raz.
Jeszcze co, wezmę sobie HR-czki tutaj. No, na pewno musimy to naprawić. Kurde. Gdzie to mnie tak przebijają? Taki tutaj Streetwagen mnie tak sieknął. Pod żeberka. No tutaj się nie popisaliśmy, powiem wam. Przebijano nas. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, kokosów tutaj nie zrobiliśmy, ale kolejne zwycięsko. Two odznaka mistrzowska trzeciej klasy. No i my tutaj, czwarcie od końca. Wynik zaledwie 260 punktów uszkodzeń, 660 odbitych, 2 wykryte pojazdy przeciwnika, ale 15914 kaczing. No i będziemy mieli ostatnią biteweczkę. Miejmy nadzieję, że nie będziemy czekali sromotnie. Patrzcie, sekunda. I mamy piąteczki. Well, well, well. To naprawdę daje do myślenia. Mianowicie chodzi mi o to, czy jechać tutaj miastem, czy próbować przepchać wodę. Osiołkowie w żłobie dano. Słuchajcie, nie ma artylerii. Ja myślę, że większa rzeź będzie na wodzie, także... Tak to też zrobimy. O, proszę, Alcek podjechał. Tutaj tak spróbujemy przeskoczyć. Bartko i Gipko. Ło! Naprawdę fajnie wygląda ten tank. Łyk, pyk, pyk, pyk. No ale pytanie tylko jest następujące, czy mój zespół będzie chciał pocisnąć, czy raczej... A nie, nie, nie. Elcek widzę śmiało tutaj, jak on ma działo, nie widzę. Kiedyś Elcek tu by tak wylosowany, to by rozrywał chyba wszystko. Okej. Okay. Aha, tu już przejęli tą stronkę. Sobie, fajniusio. Nie przeszkadzaj sobie, ok, zrobił spocika nam. I 9 wpadło po naszym spocie. Aj, ma wsparcie. Jakiś wszawy hetce. Na jakimś zwykłym działku. No to się nie popisałem. Mogłem tam stać i kampić, zamiast się rzucać. Z motyką na księżyc. No cóż, takie życie, słuchajcie. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, to raczej nie pykło kompletnie i jeszcze dostaliśmy porażkę. Nasz team się zatrzymał, oni oczywiście pocisnęli, a my ulokowaliśmy się troszeczkę powyżej środka stawki, beznadziejnie oczywiście. Popatrzcie, Jelcek naskrobał sobie, co miał naskrobać, pełna kamperka z krzaka, no ale widocznie tak się gra nawet na tak niskich tierach. My oddaliśmy 2 strzały, 1 trafienia bezpośrednie, 1 przebity. Słuchajcie, suma obrażeń 300, tam pewnie starana wyszło, odbitych 110, jeden wyspotowany,
i 9 za naszą pomocą, ale jednak 11 260. Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi sobie pojeździć na takich lolkach, to ja skromnym zdaniem uważam, że jest ich więcej. Jeżeli chodzi o wygląd tego pojazdu, fantastycznie, fenomenalnie mi się podoba. Naprawdę, szczególnie tutaj te akcenty blachy, te wygięcia, te przetarcia, te karabiny, to tutaj takie wewnętrzne uwieńczenie, no naprawdę postarali się. Mi się wydaje, czy ta lufa jest tam gwintowana. Ciekaw jestem, czy ogólnie zawsze myślałem, że Rosjanie używali gładkolufowych, no ale może tam akurat gwintowana była jakaś. To akurat nie jest ważne. Model mi się bardzo, bardzo podoba. Natomiast jako pojazd, no ja nie widzę tutaj żadnej wartości bojowej. Zawsze w porównaniu do takiego A32, no to jest niebo, a ziemia. Bardzo, bardzo tutaj nie domaga to działo tak bardzo, że aż można dostać apopleksji. Natomiast pojazd, popatrzcie jeszcze raz na gąsienicę, naprawdę wygląda świetnie. I te deseczki tutaj z tyłu. No rock and roll, naprawdę postarali się. Piękny, piękny, historyczny pojazd. Słuchajcie, gościem dzisiejszego odcinka było prezent od WGA. Wiadomo, ugarowanemu koniowi nie zagląda się zęby. T-34 mod 1941, zwany również T-34 z L11, czyli od tego działa. I jeszcze raz przypomnę wszystkim, jakby kto chciał sprzedać, to wartość tego pojazdu to 240 tysięcy kredycików. Miejsce w garażu i załoga wyszkolona na 100%. Tak? Gdzieś tutaj jest, gdzieś się tam przewija, a 32. No musicie mi zauważyć, jest. O, jest tutaj, tak? Tak jest. Załogę dostajemy, także będziecie mieli wszystko w jednym komplecie. Tyle. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Widzimy się przy następnych odcinkach albo na strumeczku. Pa, pa. Dziękuję. Bye.